piękny rajd, to jest coś fenomenalnego. Mówię tak o tym, bo tego się nie da opisać słowami. Ścigamy się na środku Atlantyku, na wyspie wulkanicznej. Jeden z odcinków specjalnych, a jest ich tam kilkanaście, przebiega szczytem krateru. Ma prawie 30 km, w tym roku jeszcze został w stosunku do poprzedniej wersji wydłużony. Coś niesamowitego. Fantastycznie, bardzo zróżnicowane te rajdy, powiem wam, są w Mistrzostwach Europy i sporo się uczę. Po zdobyciu 4 tytułów Mistrza Polski wiedziałem, zdawałem sobie z tego sprawę, że bardzo dużym wyzwaniem będą starty w Mistrzostwach Europy, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wymagająca i absorbująca dla mnie rzecz. Wielkie wyzwanie, cieszę się, że podjąłem w końcu. To niewątpliwie ryzyko, bo jednak w Polsce czuliśmy się tutaj bardzo dobrze, ale jednak, żeby się rozwijać, trzeba podejmować właśnie wyzwanie. Jasne, chcemy wygrać. To jest plan. Myślę, że każdy sportowiec ma w głowie zwycięstwo i to jest najważniejsze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że są trudności, ale układając sobie te takie drobniejsze cele i wspinając się po tych poszczególnych szczebelkach drabiny, myślę, że każdy jest w stanie to w odpowiednich okolicznościach i ciężką pracą z odrobiną szczęścia osiągnąć. Na pewno każdy ma podobne szanse. Biorąc również pod uwagę to, że ja mam szanse, które dali mi nasi partnerzy, chcę to wykorzystać, aczkolwiek tak jak wspomniałem, ścigam się z mega szybkimi driverami i to nie jest łatwe zadanie.